Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w 7 tygodniu 5 sezonu. Ale standardowo, zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że organizuję dla was dwa konkursy. Na 1000 fałdolców oraz na bronię do trybu ratowanie świata. Sami zobaczcie, co musicie zrobić. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać 1000 fałdolców, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę darmowy karnet bojowy, zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń Nocturno o mocy 106. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa GamingWithFarrell. Sam osobiście uważam, że nagrody warte są uwagi, więc bierzcie się do roboty i życzę wam powodzenia. A więc tak, moi drodzy, jak każde zdanie z gwiazdką jest banalnie proste. Tym razem musimy się udać śladem mapy skarbów znalezionej w wypasionej wyrwie. Co na tej mapie widzimy? Kamienną twarz i trzy takie drzewka ułożone w trójkącie. Jedyna lokalizacja, która jest łożąco podobna na mapie, znajduje się w tym oto miejscu. Tutaj mamy naszą główkę, a tutaj mamy trzy takie same drzewka. Lecimy! A ukryta gwiazdka będzie znajdowała się tutaj na tych stokrotkach, bądź na tej plamce. Proste? Proste. Moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, możecie się odwdzięczyć zostawiając łapeczkę w górę, subskrybując kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych poradników i wyników konkursu. Dodatkowo chciałem ogłosić, że sklep z bronią do trybu Ratowanie Świata został zaktualizowany. Bardzo serdecznie zapraszam. Link do sklepu znajdziecie w pierwszej lince w opisie tego filmu. Na sam koniec chciałem ogłosić, że w przyszłym tygodniu rusza mój Discord, dzięki któremu będziemy mieli jeszcze lepszy kontakt, więc bardzo serdecznie zapraszam. A wszystkie informacje dotyczące nowego Discorda podam na mojej karcie społeczności. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!